Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj, jak zresztą widzicie, jesteśmy w browarze, więc będziemy rozmawiali o historii piwa i nie tylko o historii piwa, ale też trochę o kulturze i o samym w ogóle piwie. Także kufle w dłoń, szklanki w dłoń, jedziemy. Historia piwa jest oczywiście znacznie starsza niż wielu się wydaje. Najprawdopodobniej piwo jako takie, to piwo jakie znamy obecnie, powstało po raz pierwszy jakieś 6000 lat przed naszą erą, ale naukowcy są zgodni, że wcześniej już były napoje, nazwijmy to piwo podobne. Najprawdopodobniej pierwsze właśnie te napoje piwo podobne powstawały z, to była mieszanka chleba i wody odstawiona do fermentacji. I co bardzo istotne, ludzie nauczyli się najpierw uprawiać zboża, a potem dopiero wypiekać chleb i nauczyli się tego jakieś około 10 tysięcy lat przed naszą erą, czyli to jest ta rewolucja neolityczna. I można zatem powiedzieć, że w czasie rewolucji neolitycznej ludzie zaczęli tworzyć coś na kształt piwa. Uznaje się, że najstarsze piwo, czy najstarsze ślady piwa pochodzą z Mezopotamii, dokładnie z czasów sumeryjskich, około 4000 lat przed naszą erą. I wtedy piwo nazywało się sikaru, co znaczy boski napój. Dominowało wówczas piwo orkiszowe. Bardzo ważne, do produkcji piwa wykorzystywano rozmaite zioła, rozmaite owoce i tak dalej. I produkowano już wtedy kilkanaście w zasadzie rodzajów piwa, słabsze, mocniejsze. Przyjmuje się, czy naukowcy zakładają, że to było jak kilkanaście piw takich mocniejszych właśnie dla mężczyzn. Dla kobiet było produkowane piwo pszeniczne i w zasadzie te najstarsze dowody na produkcję i na spożywanie piwa znajdują się w tym momencie w Luwrze. Piwo, w zasadzie pierwsze ślady piwa pochodzą z czasów sumeryjskich, ale rozwój piwowarstwa przypada na czasy trochę późniejsze, czyli na Babilonie. Wtedy, czyli w Babilonii, ważeniem piwa zajmowały się kobiety. Piwowarstwo było pod opieką bóstw żeńskich i piwo, które produkowali Babilończycy, także wyglądało podobnie jak piwo sumeryjskie, czyli wyglądało jak w zasadzie taka breja, błoto pośniegowe. W każdym razie było bardzo gęste, najczęściej dość ciemne, więc ono wyglądało, mówię, bardziej jak breja. Pito je bardzo często właśnie przez słomkę. I co bardzo istotne, Babilończycy jako pierwsi zaczęli używać w produkcji piwa chmielu. Co prawda jeszcze nie na masową skalę, ale faktycznie to oni jako pierwsi użyli tego zioła w produkcji piwa. I oczywiście znamy wszyscy kodeks Hammurabiego i jego słynną zasadę oko za oko, ząb za ząb, ale mało kto pamięta o tym, że kilka artykułów z kodeksu Hammurabiego regulowało kwestie piwa oraz wyszynku piwa i za przekraczanie pewnych kwestii groziły kary, włącznie z karą śmierci przez utopienie w tym swoim kiepskim trunku. Świat grecko-rzymski, można powiedzieć, specjalnie nie cenił piwa, ale piwo cenił sobie Egipt. I w Egipcie, tak jak w Sumerze mamy najstarsze ślady ważenia piwa, tak z Egiptu pochodzi najstarszy browar, czy pozostałość najstarszego browaru, który liczy sobie w tym momencie prawie 6000 lat. W Egipcie faktycznie przez cały okres istnienia tego państwa ważono piwo i ważono go znowu kilkanaście różnych rodzajów. I jeśli przyjmiemy, że hieroglify opisują, czy znaki hieroglificzne dotyczą tylko rzeczy istotnych, to piwo było dla nich na tyle istotne, że ma swój własny hieroglif. To jest jedno. A po drugie, piwo też składano do grobów razem ze zmarłymi oczywiście. I z kotami. Jeśli chodzi o Egipt, to mało jest czynności, gdzie nie były koty zaangażowane, więc grzebano także i koty. Koty, przypominam, że czczono i one o tym pamiętają do dzisiaj. Piwo w Egipcie było niezwykle, niezwykle istotne. Tak jak powiedziałem wcześniej, świat grecko-rzymski preferował raczej wino, ale z kolei Germanie, ale też Galowie lubili
lubili piwo i bardzo często i bardzo dużo go ważyli, a po upadku świata grecko-rzymskiego, po upadku Rzymu, właśnie piwo pozostało w dużej mierze w państwach germańskich, środkowa Europa, północna Europa Wschodnia, Słowianie dużo ważyli, właśnie mówię, Germanie, Nordycy i tak dalej. I znowu, jeśli chodzi o ważność piwa, ono towarzyszyło ludziom przy wszystkich możliwych okazjach. To nie było tak, że to było stosowane po prostu od święta. Były piwa świąteczne, tak, ale przede wszystkim piwo było napojem codziennym dla wielkich tego świata i dla małych tego świata. Ba, bogowie, jak się poczyta, zwłaszcza mitologię skandynawską, to bogowie z Asgardu wypijali wręcz hektolitry piwa. Piwo towarzyszyło ludziom od wieków przy wszystkich czynnościach, także zwykłych, codziennych. Tu wśród, zwłaszcza Słowian, w zasadzie browar był, można powiedzieć, że browar był w każdym domu, bo ludzie ważyli piwo na własne potrzeby, ale faktycznie przez długi czas taką domeną, bym powiedział, piwną, czy domeną piwa były klasztory. W klasztorach faktycznie przechowywano bardzo wiele receptur, rozwijano również piwowarstwo i dbano o piwo. Piwo, przynajmniej niektóre jego gatunki, nazywane były niejednokrotnie ciekłym chlebem, ponieważ w okresie postów mnichom nie wolno było jeść, więc żeby nie opaść z sił, spożywali faktycznie ciężkie, mocne, sycące piwa i w dalszym ciągu te piwa wyglądały jak te starożytne, czyli bardziej to były gęste papki niż jako takie klarowne napoje, jakie znamy dzisiaj. I każdy browar miał oczywiście, czy każdy klasztor miał oczywiście swoje receptury, miał swoje piwa i zazdrośnie strzegł tych receptur. I to taka zasada panowała w zasadzie do czasów Karola Wielkiego. To w jego czasach właśnie ustanowiono urząd intendenta, który zajął się między innymi kontrolą jakości piw. Nie chodziło o wymianę doświadczeń, ale chodziło o to, żeby piwo produkowane przez klasztory, ale też rodzące się powoli browary świeckie, trzymało konkretny poziom. I też bardzo ważna kwestia. W tamtym czasie faktycznie picie piwa było zdrowsze i bezpieczniejsze niż picie wody, nawet tej, z której to piwo powstawało. Tak tylko przypomnę, że warunki higieniczne w tamtym czasie były dość kiepskie. Nie było kanalizacji, więc woda była raczej mało zdatna do picia, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. A w procesie produkcji piwa raz, że powstaje alkohol, a dwa, musisz podgrzać to piwo, czy na brzeczkę, na którymś etapie produkcji, więc te bakterie, te wszystkie mikroby są zabijane, więc piwo było bezpieczniejsze niż woda. I to wczesne średniowiecze, mówię, to jest panowanie w piwowarstwie oczywiście klasztorów. I to klasztory też przechowały zasadę, czy zasadę, używali też chmielu do produkcji piwa. Produkowali oprócz tego, że piwo z chmielem, produkowali też tak zwany gruit, czyli piwo, które było konserwowane mieszankami ziołowymi, ale niekoniecznie chmielem. I osobą, w zasadzie można powiedzieć, odpowiedzialną za rozpropagowanie na szeroką skalę chmielu była święta Hildegarda, która w swoich traktatach właśnie zalecała używanie chmielu do produkcji piwa, bo chmiel jest, można powiedzieć, w dużym uproszczeniu oczywiście przyprawą, ale też świetnie konserwuje piwo. Używano tego, czy zaczęto używać na masową skalę tego zioła i już w XIV wieku w zasadzie nie używano innego do produkcji piwa. I wiek XII w zachodniej Europie to jest czas, kiedy właśnie na dużą skalę zaczęły pojawiać się
świeckie, można powiedzieć, cywilne browary, browary miejskie, browary prywatne. Okazało się, że dla panów feudalnych produkcja piwa i wyszynk piwa to jest świetny sposób na zarobek. Tak więc zaczęły pojawiać się po pierwsze właśnie prywatne czy świeckie browary, a po drugie organizacje, które zaczęły zrzeszać piwowarów. Zdaje się, jako pierwszy powstał taki cech w Anglii za rządów Ryszarda Lwie Serce. Powstawały też oczywiście dokumenty, które regulowały kwestie, jakie składniki można używać, kwestie właśnie produkcji, wyszynku, kto może, kto nie może. Produkcja i wyszynk piwa to był przywilej, który właśnie, mówię, dla pana feudalnego wiązał się z konkretnymi dochodami. I takie dokumenty, takie regulacje powstawały w różnym czasie, w różnych miejscach. I takim w zasadzie najbardziej chyba znanym właśnie traktatem jest wydany w 1516 roku w Bawarii przez księcia bawarskiego Wilhelma IV Reinheitsgebot. To był dokument, który przynajmniej początkowo mówił, z czego w zasadzie wolno wykonywać piwo, i to były trzy składniki: woda, chmiel i jęczmień. Zaś później oczywiście były pewne modyfikacje tego dokumentu. I w pewien sposób ten dokument obowiązuje, przynajmniej w Niemczech, do dziś. Taka jest siła takich dokumentów, które 500 lat później dalej obowiązują. Piwo stało się dobrem, które raz, że towarzyszyło ludziom przy wszystkich możliwych okazjach, a dwa, stanowiło właśnie świetne źródło dochodu dla panów, dla miast. I stopniowo to piwo oczywiście się zmieniało. Zmieniała się raz, że technologia produkcji, dwa, pojawiały się nowe odkrycia, czy chemicy, a także inżynierowie produkcji opracowywali nowe rzeczy. Oczywiście pamiętamy, że Ludwig Pasteur opracował zasady konserwacji termicznej, czyli pasteryzacji. Odkryto, czy skonstruowano cukromierz. Prowadzono badania nad fermentacją, pojawiła się właśnie fermentacja, już praktycznie kontrolowana przez człowieka fermentacja dolna, fermentacja górna i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko okres już nie średniowiecza, tylko od czasów nowożytnych. Piwo dzisiaj kojarzymy przede wszystkim, może przynajmniej jak myślimy o piwie, to widzimy złocisty napój z pianą. I faktycznie przez długi czas, z racji technologii, te słody używane do produkcji piwa były raczej jasne. Dopiero w wieku XVIII w Anglii udało się opracować słód ciemniejszy, słód brązowy. I też wiek XVIII to jest początek wielkiej kariery nowego w zasadzie stylu piwa, czyli porteru, a nie portera, porteru. Porter, czyli nazwa wzięła się od robotników portowych, którzy przenosili towary z miejsca na miejsce. Także oni się tym zajmowali i oni byli, można powiedzieć, głównym, jak mówi dzisiejsza nowomowa korporacyjna, targetem producentów tego piwa. Stąd właśnie nazwa. I wiek, mówię, przełom wieku XVIII-XIX to jest moment, kiedy zwłaszcza w Anglii powstawały browary, które produkowały piwa na skalę masową. Przy czym skala masowa znaczy ponad 200 tysięcy hektolitrów rocznie. Takie były wolumeny produkcji. A z czasem okazało się, że to jest wolumen produkcji w jednej kadzi. To jest taka objętość jednej tylko kadzi. Przypomnę tylko, że te kadzie były drewniane. Były przypadki, że w niektórych kadziach organizowano wręcz całe bale, całe imprezy wielkie na dziesiątki ludzi. One były tak ogromne. I to właśnie jedna z takich kadzi jest odpowiedzialna za tak zwaną wielką powódź porterową. W 1814 roku właśnie z jednej kadzi, która po prostu nie wytrzymała, bardzo możliwe, żeby jakieś błędy produkcyjne, w każdym razie kadź nie wytrzymała i wylało się kilkaset tysięcy litrów piwa. I to piwo uszkodziło kolejne kadzie i w sumie wylało się z browaru 1,5 miliona litrów piwa.
I oprócz zniszczeń materialnych, które były oczywiście ogromne, życie straciło 8 osób. Tak wiem, dla niektórych śmierć w piwie to jest coś, o czym sobie marzą. Szczególnie jak sobie utoną w basenie i 3 razy będą wychodzili do łazienki. Ale w tym wypadku to była wielka katastrofa. I później zmieniało, jako że dalej produkcja piwa ewoluowała, kultura piwna ewoluowała, zmieniło się też podejście do piwa i te gigantyczne browary straciły na znaczeniu. Kolejne browary, te tak ogromne, przestawały istnieć. Jednocześnie powstawały te, które istnieją w zasadzie do dzisiaj. Carlsberg, Heineken, mówię wiek XIX. Też w wieku XIX rodzi się to, co nazywamy pilsnerem, czyli ten czeski pils. Piwo zaprojektowane, zresztą piwo, które budzi do dzisiaj wiele kontrowersji w świecie piwnym, także to pomińmy. Zaś wiek XX, oczywiście z jednej strony można wspomnieć o prohibicji w Stanach, która, tak jak sama nazwa wskazuje, zabraniała produkcji i wyszynku alkoholi w ogóle, poza przypadkami konkretnymi typu przypadki medyczne, więc w aptekach ustawiały się kolejki po medykamenty na bazie alkoholu. Ale też tak w ogólnym rozrachunku, to w wieku XX zaczął dominować, to się tak ładnie nazywa, międzynarodowy jasny lager, czyli piwo, które w zasadzie nie ma miejsca, w którym się narodziło, ale to jest to piwo, które najczęściej bym powiedział, nam się kojarzy, kiedy myślimy właśnie o piwie, czyli to jasne, złociste, z pianą, to, które jest w zasadzie w każdym sklepie dostępne, oczywiście różnej jakości, ale też czasy współczesne, czy XXI wiek, przyniósł nam rewolucję piwną. Rewolucję piwną, czyli w zasadzie powrót do korzeni. Tak zwane piwa kraftowe to jest ni mniej, ni więcej, tylko ponowne zanurzenie się w bogactwie świata piwnego. Bo piwo, jak się okazuje teraz, dzięki rewolucji, do wielu osób dotarło, jak wielkim światem to piwo jest, ile ma kolorów, ile ma smaków, ile ma mocy, słabsze, mocniejsze. A to, co widzicie nawet na półkach sklepowych, to jest tylko niewielki wycinek. I myślę, że życia wam nie starczy, żeby poznać świat piwa w całości. Jeszcze kilka słów na temat piwa w Polsce, ale na ziemiach polskich. Jeśli chodzi o ziemie polskie, to piwo jest u nas znane od czasów w zasadzie prasłowiańskich, niektórzy by powiedzieli turbosłowiańskich. Gal Anonim w swojej kronice wspomina o tym, że na postrzyżynach u Ziemowita ojciec podał właśnie antałek wybornego piwa, specjalnie na taką okazję trzymanym. Także już od czasów najdawniejszych na ziemiach polskich było piwo takie codzienne, faktycznie codzienne. Piwo produkowane na specjalne okazje, piwa świąteczne, także był tego całkiem spory wybór. I właśnie na ziemiach polskich między innymi, w zasadzie każdy dom miał swój, można powiedzieć, browar. W zasadzie każdy dom, każde gospodarstwo produkowało piwo na swoje własne potrzeby. I też tutaj bardzo ważna kwestia. W języku polskim słowo piwo oznacza w zasadzie coś do picia, napój. Tak popularne było właśnie wtedy piwo, że nazywano tym słowem w zasadzie wszystko to, co wtedy pito. I co bardzo ciekawe, to w większości przypadków słód do produkcji właśnie tego piwa domowego był on wędzony bądź dymiony i takie piwa dominowały w zasadzie tutaj na ziemiach polskich, także te nasze piwa to są piwa w dużej mierze właśnie wędzone, piwa dymione. Wielkim miłośnikiem w ogóle piwa byli też nasi królowie. Tu wystarczy wspomnieć oczywiście Bolesława Chrobrego, którego to opisywał Tytmar z Merseburga. Też wielkim miłośnikiem piwa był Zygmunt Stary, zanim został stary, codziennie jadł na śniadanie właśnie piwną polewkę.
I też właśnie bardzo ważna kwestia. Te piwa w ogóle, to była cecha charakterystyczna tych piw w zasadzie do wieku XIX, do początku XX wieku. One były w dużej mierze właśnie gęste, one wyglądały bardziej jak zupa, bądź błota pośniegowe. Więc wystarczyło tam dodać faktycznie tylko kilka mniejszych bądź większych składników i wychodziła z tego całkiem pożywna zupa, pożywna polewka. I taką właśnie raczył się Zygmunt Stary. Zresztą nie tylko on, to było bardzo popularne danie po prostu wśród ludzi mieszkających w Polsce. I znowu, piwem czy produkcją piwa na ziemiach polskich zajmowały się kobiety. W zasadzie dopiero w czasach Bolesława Chrobrego produkcją piwa zaczęli zajmować się mężczyźni. I podobnie jak w Europie, klasztory prowadziły produkcję piwa, ale też w wielu miastach powstawały browary, zwłaszcza browary miejskie w dużej ilości niekiedy. Najsłynniejszym chyba browarem miejskim, czy piwem miejskim jest piwo świdnickie ze Świdnicy. Notabene piwnica świdnicka znajdowała się w Krakowie pod ratuszem, pod rynkiem. Notabene ściana w ścianę z Izbą Tortur. Także wyobraźcie sobie jakość tego miejsca, ale tam właśnie między innymi sprzedawano piwo świdnickie. W ogóle to samo co w Europie. Wyszynk piwa, produkcja piwa, transport piwa, to wszystko było objęte regulacjami, ponieważ miasta, panowie, właściciele bardzo dużo na tym zarabiali, więc musieli to mieć uregulowane i nawet dochodziło niejednokrotnie do mniejszych bądź większych, można powiedzieć, wojen o piwo. Przykładem jest rok 1380. Książę Ruprecht wysłał bratu, dziekanowi kapituły we Wrocławiu, wóz piwa świdnickiego. Władze miasta uznały to za złamanie monopolu miejskiego na handel czy na obrót piwem. Skonfiskowały trunek. Duchowni się, czy kapituła się wściekła. Skończyło się to interdyktem na miasto. W roku kolejnym do miasta przyjechał król czeski z wizytacją i zamiast mszy, która miała go powitać, zastał zamknięte kościoły. Król był wściekły, ludzie byli wściekli, żołnierze byli wściekli, więc się wyładowali na dobrach kościelnych. I dopiero w roku kolejnym udało się spór załagodzić. I to udało się załagodzić nie bez mediacji wysłannika samego papieża Urbana VI. Także jeśli chodzi o, mówię, ważność piwa, to ta wojna chyba najlepiej dowodzi, że piwo było bardzo, ale to bardzo istotne w tych czasach średniowiecznej Polski. I tak było w zasadzie do wieku XVII, który to okazał się totalną katastrofą dla nie tylko dla całej Rzeczypospolitej, ale też dla wielu poszczególnych branż, ponieważ z jednej strony oczywiście wielkie zniszczenia dla kraju, ale też ogrom produkowanego zboża przez szlachtę spowodował, że zamiast produkcji, przestali produkować szlachcice dobrej jakości piwo, tylko produkowali wódkę i inne destylaty i tym płacili niejednokrotnie właśnie chłopom za, czy płacili chłopom za pracę, więc niejednokrotnie chłop pracował w polu u pana, a później w pańskiej karczmie pił pańską wódkę, a nie pił piwa, więc konsumpcja piwa zaczęła spadać. Poza tym, jeśli panowie szlachta produkowali piwo, to bardzo często ono było kiepskiej jakości. I wreszcie, po trzecie, w miastach czy w organizacjach miejskich, tam gdzie były cechy, tam dbano o jakość piwa faktycznie. Piwo jopejskie, piwo gdańskie, one były faktycznie wysokiej jakości, trzymało standardy, ale przez to, że trzymało te wysokie standardy, jego cena była bardzo wysoka. A w jurydykach, które były tuż obok miast, jurydyka, tylko przypomnę, to jest osada o charakterze miejskim, ale nie mająca praw miejskich i gdzie prawo miejskie nie obowiązywało, więc nawet jeśli produkowano wszystko tak jak w cechu, to automatycznie cena była niższa, ponieważ nie ponoszono tylu opłat dodatkowych, tylu kosztów dodatkowych, więc
w jurydykach produkowano nie tylko tańsze piwo, ale w ogóle tańsze inne rzeczy. Nie mówię, bardzo często ono było gorszej jakości, ale nie zawsze. Więc mówię, browary te miejskie produkowały wysokiej jakości piwo, bo w dalszym ciągu podlegały pod regulacje cechowe, miejskie i tak dalej. Natomiast ludzie mogli spokojnie pić gorszej jakości, tańsze piwo, bo mogli. I taka sytuacja w zasadzie, kiedy to piwowarstwo tak gwałtownie upadło, trwała aż do wieku XIX. W czasie zaborów na ziemiach polskich pojawiły się głównie importowane rozmaite style piwa, marcowe, bawarskie, nie tylko, porter też. I te piwa w dużej mierze właśnie już nie wyglądały jak taka nasza breja, tylko one były dużo bardziej klarowne, więc nie bardzo nadawały się do produkcji, czy do przerabiania ich na piwne polewki, na piwne zupy. Więc te dania, można powiedzieć, odeszły do lamusa w wieku XIX. W wieku XIX na ziemiach polskich zaczęły powstawać browary. Niektóre z nich funkcjonują do dzisiaj. Takie browary jak Arte Książęcy, browar w Żywcu, browar Lubicz w Krakowie, który w zasadzie niedawno został ponownie otwarty, browar Okocim. W ogóle rodzina Goetz Okocimskich zajmowała się browarnictwem. Browar, nie wiem czy do tej pory istniejący, browar Haberbuschend und Schiele w Warszawie. Także mówię, były browary, które zdobywały oczywiście renomę ogólnopolską. Mówię, część z nich działa do dzisiaj. I po pierwszej wojnie światowej oczywiście zmieniła się sytuacja, w ogóle cała kraj się odrodził. Na terenie były oczywiście wiele browarów historycznych, ale też próbowano zakładać nowe, ale było to tyle utrudnione, że sytuacja zarówno gospodarcza, krajowa, jak i materialna ludności nie była na najwyższym poziomie, więc ten rozwój piwowarstwa był bardzo, ale to bardzo powolny, zaś po II wojnie światowej browary zostały upaństwowione, zresztą własność prywatna w PRL-u prawie że nie występowała. I z jednej strony produkowano wiele różnych stylów piwa, ale z drugiej strony jakość nie zawsze była jakoś bardzo wysoka, ponieważ oczywiście braki materiałowe to jest jedno, bumelanctwo produkcyjne to jest drugie, także z tą jakością piwa w czasach PRL-u było bardzo różnie. I też coś, co część z Was może jeszcze pamiętać, część z Was, przypuszczam, słyszała o tym z opowieści rodziców, czy nawet dziadków może, ale faktycznie piwa przed 13 nie sprzedawano, więc niejednokrotnie ustawiały się kolejki przed knajpami i jak to wspomina mój tata, bardzo często właśnie jak już się dostał człowiek do baru, to zamawiał tych piw kilka od razu, bo wiedział, że może ich zabraknąć. Także lepiej było zamówić od razu więcej. Oczywiście chodziło też o to, żeby nie latać za każdym razem do baru, ale przede wszystkim chodziło o to, że może się okazać, że tego piwa zabraknie. Zaś po upadku komunizmu browary zostały w dużej mierze sprywatyzowane. Część z nich przeszła w ręce wielkich koncernów i znowu zaczęła się dominacja międzynarodowego jasnego lagera. Ale w Ameryce piwna rewolucja zaczęła się w roku mniej więcej 2005. W Polsce uznaje się, że rewolucja piwna rozpoczęła się w roku 2011 i w zasadzie trwa do dzisiaj. Więc znowu piwa kraftowe, piwa rzemieślnicze zdobywają sobie coraz większą popularność. Nawet teraz ten materiał kręcimy, jak widzicie, z krakowskiego browaru Dwie Wieże. Nie jest to może najstarszy browar w Krakowie, to właśnie mówię, mały browar, ale o dużych aspiracjach i też bardzo ciekawa, bardzo duża produkcja, ale o tym, co tu się produkuje i w ogóle jak wygląda produkcja piwa, czy w ogóle o piwie, to sobie pogadamy w drugiej części. Zapraszam.